Cześć, z tej strony Piorun. Jestem znów w miejscu przyziemienia obiektu UFO w Celestynowie. Odpalę wam mapę. Gdzie dokładnie się znajduję? A teraz zrobimy tak. Jestem dokładnie w tym miejscu. A więc kalibrujemy. Mamy miejscowość moją Celestynów. To jest ta miejscowość. Tu mamy obok lasek. I ja znajduję się dokładnie w tym miejscu. O, w tym miejscu dokładnie się znajduję tu. Weźmy sobie jak najbardziej się da. Tak, zgadza się. Dobra. Upuśćmy sobie pineskę. To są koordynaty. Ogólnie są najbliższe. Ale upuśćmy sobie jeszcze bliżej. O! To są koordynaty tego miejsca. Ok. No i teraz przejdźmy sobie na aparat, bo to będą cuda. No i słuchajcie, jestem zmiernikiem pola elektromagnetycznego i to jest właśnie miejsce przyziemienia UFO. Nawet pod jednym z moich filmów wypowiadał się strażak, który powiedział, że ogień się tak nie zachowuje, jak to jest osmolone. To jest osmolone od bardzo wysokiej temperatury. Zobaczcie, że jest tu, tutaj widać, że jakby z tej strony szedł ogień, a z tamtej strony widzieliście, że to było zupełnie inaczej. Zobaczcie, że tutaj jest też dziwnie. Dziwnie się wszystko zachowuje. No i sobie chodzę i szukam jakichś śladów. Oczywiście już sprawdzałem z tej odległości. Urządzenie nie wychwytuje pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez telefon. Więc mogę sobie spokojnie nagrywać. Jesteśmy w epicentrum, w którym teoretycznie ten obiekt przyziemił. Brak jakichkolwiek śladów pola elektromagnetycznego, ale nawet jeżeli brak jakichkolwiek śladów, to nie znaczy, że tych śladów nie ma. Bo same pozostałości pola mogły się już dawno stąd po prostu uwolnić. I tyle. Dlatego tu przybyłem, żeby to sprawdzić. Powiem szczerze, urządzenie jest genialne. Zresztą przetestowałem je, widzieliście sami. I powiem tak, to jest po prostu według mnie wspaniałe. Nic, żadnych, brak jakichkolwiek wahań. Powiem wam tak, że jeżeli nawet detektor nic nie wykaże, to nie znaczy, że tu się nic nie działo. Parę osób do mnie pisało, podaj lokalizację tego miejsca. No to wam podałem nie raz. Teraz podaję drugi raz na mapie Google. Specjalnie przyszedłem tutaj, żeby to sprawdzić. Dobra. Najbliższa linia energetyczna jest tam na polanie. Więc interferencji będzie brak. Zero. Bardzo dobrze. Odczyt jaki jest zerowy, to jest bardzo dobrze. Robiłem test na shortach. Widzieliście, że przy liczniku energii elektrycznej działa to dobrze. O!
Gdzieś coś. Powiem szczerze, coś mi miga tutaj. To nie od telefonu. Coś wychwytuje. Coś mi tu wychwytuje. Nic. 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 Wiecie, ja też tu nie będę łaził nie wiadomo ile czasu. A to tylko wpadłem na chwilę, bo mamy bardzo deszczowy dzień, żeby tylko zrobić krótki test ogólnie. Tam mamy rowerek. Ale nawet ten strażak się wypowiadał, że pożar się tak nie zachowuje. Dobra, powiem wam szczerze, nie widzę, żeby coś tu się działo. Ale posłuchajcie, czasem anomalie są różnego rodzaju. To, że ten detektor czegoś nie wychwytuje, to nie znaczy, że coś się tu nie dzieje. Zresztą ja wam pokazywałem już dawno temu. To się stało tutaj dokładnie w 2020, minęły 4 lata, albo nawet wcześniej to się stało. Na pewno w 19 roku się stało. Bo pamiętam, że w 19 to już to było. Nic, brak jakichkolwiek śladów. Ja wam pokazywałem, że zobaczcie, to drzewo jest osmolone, ale to drzewo już nie. Przyjrzyjcie się, już nie jest osmolone. Tak samo te. Gdyby tu był szalał pożar, to wszystkie drzewa były i krzaczki osmolone. Tak samo pokazywałem wam na dębakach. Zobaczcie, jeżeli tu dajmy na to szalał pożar, to to drzewo powinno być osmolone, a nie jest. Jeszcze prostszy przykład. Zobaczcie, te drzewka nie są osmolone. Bliżej, bo powiecie, że walę w jajo i żarty sobie z was stroję. Zobaczcie. Te drzewo też nie jest osmolone. Z żadnej strony. Tak samo zobaczcie tamten dębak. Gdyby tu naprawdę szalał pożar, to na pewno byłoby coś widać. Przejdźmy sobie może do miejsca. Dobra, bo to już nie ma sensu. Do miejsca, gdzie najbardziej to widać. Słuchajcie, to drzewko nie wyrosło wczoraj. Zobaczcie, na jego korze nawet nie widać nic. Ale tą sosnę okopciło momentalnie. Przyjrzyjcie się. To nie jest zwęglenie po pożarze. To jest od wysokiej temperatury. Bez ognia. To jest od wysokiej termiki. Czyli tu wchodzi czynnik termiczny. Żeby to lepiej wam pokazać, bo zaraz się tu różnego rodzaju inżynierowie i nie tylko zaczną pruć, to zobaczcie, mamy tutaj ślady po wysokiej termice, ale tu mamy drzewka, których kora praktycznie nie jest naruszona. Gdyby tu szalał pożar, to ta kora tych drzewek byłaby tak samo okopcona. A zobaczcie, nic tu się nie stało takiego. To wygląda jakby to z tamtego miejsca szło. Ale zobaczcie, że tu rośnie bez i ten bez też nie ma okopconej kory. Nawet nie widzę nigdzie okopcenia. No. Więc wnioski są jedyne, że to co się tu odwaliło, było praktycznie fizycznie niemożliwe. Inne dowody, proszę bardzo. Te drzewko też nie ma okopcenia. A zobaczcie, co tu się odwaliło. Wszystkie drzewa są okopcone. Zataczają wszystkie drzewa krąg. Proszę, chcecie więcej dowodów? Zobaczcie, to drzewo powinno być okopcone, a nie wyrosło wczoraj. Ono już dawno tu rośnie. Nic. Inny dowód. Kolejna sosna. Nic. Kolejna sosna? Nic. Chcecie więcej dowodów? Proszę bardzo. Kolejna sosna? Brak jakichkolwiek termicznych uszkodzeń. Tu drzewa połamane w charakterystyczny sposób
którym obiekt typu UFO lądowałby w pozycji pionowej. Tutaj nic, nic. Słuchajcie, wszędzie nic. Brak okopcenia. Przejdźmy sobie dalej, bo ja lubię właśnie takich właśnie ludzi niedowiarków oczerniać momentalnie. Proszę bardzo, nic, 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 brak jakichkolwiek uszkodzeń termicznych, nic, nic, nic. Gdyby tu naprawdę szalał pożar, to by tu było istne pandemonium. Tutaj to widać, że woda podmyła coś. Bo tu deszcz spadał niedawno, ale zobaczcie. Nic, praktycznie nic. Wszystko zaczyna się z tej strony. Ta drzewo już nie. Tamto nie, to nie, następne nie. Wszystko idzie z jednego punktu. Stąd. Stąd. Jeszcze się rozglądam po czubkach drzew, ale powiem wam szczerze, nie widzę czegoś ciekawego. Jeszcze uruchomimy urządzenie. Nic. Zero jakichkolwiek śladów. I zobaczcie. Bach. Jakby stąd, ale na tamtych drzewach nie ma żadnych uszkodzeń. Bach, 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 bach. Z różnych jakby stron. Po to wam to właśnie pokazuję, bo chcę wam przedstawić, jak się to widzę. Powiem wam szczerze, to jest dopiero porąbana sytuacja. Chcecie więcej dowodów? Pójdziemy sobie tu w krzaczki. Bach. Nic. Bo mi nie uwierzycie. Dobra, jedziemy dalej. Nic. 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 Brzozy. Nic. Nic. Słuchajcie, nic. Nic. Zero. Po prostu zero. Słuchajcie, zero. Żeby nie było. O. Wachnięcie. Nie no, powiem wam szczerze, oddaliłem telefon jak najbardziej od siebie. No to może być jakiś tam impuls chwilowy wychwycił urządzenie, tak na wszelki wypadek. Jeżeli by się to powtórzyło, to wtedy bym zrozumiał. Wtedy bym to zrozumiał. Widzicie, nic, zero jakichkolwiek uszkodzeń drzew, kory drzew, samych drzew. Nic. Czysty teren. A co jest najgorsze? Mamy obok pole uprawne. Nic, zobaczcie, nic, żadnych uszkodzeń termicznych tych drzewek. Żeby nie było, że oszukuję, że robię w jajo i tak dalej. Jeżeli ktoś jest tutaj fachowcem, pseudofachowcem, nie, mówię poważnie, fachowcem, to niech mi to wytłumaczy. Zobaczcie, nic, zero jakiegokolwiek okopcenia termicznego, nic, po prostu nic, kolejne drzewo, nic. Kolejne, nic, nic, nic nie ma, po prostu nic nie ma, ludzie. Niech ktoś mi powie, co tu się odwaliło. Tamte drzewa, nic, kolejne, nic, 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 po prostu nic, nic, nic. To tak durno, na durny język jakby powiedzieć. I teraz przypatrzcie się uważnie. Na durny język. To wygląda tak, jakby w tym miejscu tu wylądował obiekt i podczas lądowania okopcił te wszystkie drzewa. Okopcił te wszystkie drzewa w jednym momencie. Biorąc pod uwagę kierunek, z którego to okopcenie idzie. Zaraz jest teoria, że mógł tu eksplodować piorun kulisty. Jest to teorią. Ale jeżeli piorun kulisty tu wybuchł, to wytłumaczcie mi te połamane czubki drzew. No.
to wytłumaczcie mi te połamane czubki drzew. Zobaczcie, tu mamy okopcenia, tu mamy przerwę, nic. I patrzcie, to jest bajka. Tu zaczyna się to znowu okopcenie. To w takim razie, jeżeli biorąc ze ślady są stąd, idą w ten sposób, to obiekt musiał się znajdować centralnie tu. Bo gdyby był tu pożar, to on by się rozszedł jeszcze dalej. A zobaczcie, drzewka w większej odległości już nie są tak strawione termicznie. A drzewka tu? Nic nie ma praktycznie. Kolejne drzewko. To samo. Nic nie ma. Żadnego śladu. Proszę bardzo. Te drzewko nie wyrosło tu wczoraj. Na jego korze brak jakichkolwiek śladów. Kolejne drzewko, brak śladów, kolejne. Więc właśnie pokazuję wam, że to jest najbardziej wiarygodny dowód, że dwie hipotezy, albo tu wylądował obiekt z innego układu gwiezdnego, albo sonda autonomiczna, albo tutaj wybuch piorun kulisty, ale pierwszy wybuch tu, drugi wybuch tam. Czekam na wasze komentarze. Jestem ciekaw, co wy rozkminicie. Pozdrawiam serdecznie.